Wiemy, że Marsz Niepodległości był bardzo spokojny w tym roku. Inaczej trochę było w Kaliszu. No dosyć głośno jest o postaci Aleksandra Jabłonowskiego. Wiemy, że został zatrzymany przez policję i no, praktycznie niemalże na całym świecie, no przynajmniej międzynarodowo komentowano to, co działo się w Kaliszu. I tutaj komentarz Grzegorza Brauna do tego. Pan Olszański Wel Jabłonowski ani mi brat, ani swat, ale grożenie mu konsekwencjami i psychiatrykiem to jest co najmniej zamiar ewentualny przestępstw przeciwko wolności zgromadzeń i wypowiedzi. Nie jest tajemnicą, że organizacje narodowe już dawno się odcięły od tej osoby, no ale ten komentarz Grzegorza Brauna wywołał też dużo komentarzy, dużo reakcji. Czy rzeczywiście te osoby powinny być zatrzymane? No i nie wiadomo, czy zostaną aresztowane. Różne są pogłoski na ten temat. No bo jednak no, sytuacja jest złożona, ale zasadniczo no, nikogo nie pobito, tak? To wszystko są zarzuty dotyczące słów, dotyczące jakichś tam gestów, wiemy co tam się działo. Jak to oceniasz wszystko? No, ja oceniam bardzo negatywnie te osoby. Przypomnijmy, że organizacje narodowe już 5 lat temu odcięły się od dwóch spośród zatrzymanych, to znaczy Aleksandra Jabłonowskiego, Wola Olszańskiego i Piotra Rybaka. Organizacje narodowe podpisały to właściwie wszystkie liczące się Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Narodowcy RP i stowarzyszenie założone przez Rafała Ziemkiewicza, Narodowe Endecja. Wszystkie te organizacje stwierdziły, że są to osoby kompromitujące polski nacjonalizm, ideę narodową i tacy zwodziciele, demagodzy, którzy po prostu uzyskują popularność, która rządzi się właśnie demagogią, trochę jakąś taką modą kiełkującą w internecie, natomiast są to postaci w gruncie rzeczy po prostu szkodliwe i kompromitujące. Natomiast no, jakby spór o zakres swobody zgromadzeń i wolności słowa pewnie się toczył będzie. Wydaje mi się, że organizując ten swój też szkodliwy, jak sądzę, i kuriozalny happening w Kaliszu, wyrządzili szkodę Polsce i polskiej racji stanu, dając argumenty przeciwnikom Polski do tego, żeby mieszać Marsz Niepodległości z ich aktywnością. Już to nastąpiło, że ich działania były ilustrowane zdjęciami z Marszu Niepodległości. Nikt za granicą nie będzie dzielił włosa na czworo. Antyizraelska, antypolska prasa izraelska też już to wykorzystała. No i myślę, że być może jakby tym razem rzeczywiście złamali prawo. Dlatego, że przypomnijmy, że w Polsce nie jest legalne nawoływanie do nienawiści do jakichkolwiek grup na tle narodowym, a jakby jedne ze słów, które tam padły właśnie miały charakter takiego nawoływania. Chodziło tam o jedną z grup narodowych, której jeden z nich wołał, że śmierć tej grupie. Tak, tak. To zdaje się padło gdzieś tam z publiczności, ale zasadniczo no, wpisało się raczej w wizerunek tej manifestacji. Jaki powinien być... I to też trzeba powiedzieć, że główny nurt i komentatorzy tak z prawicy, jak i z lewicy, jak z polityki, jak i z mediów są mocno nakręceni, że tutaj, prawda, wreszcie ten problem zostanie rozwiązany. Natomiast moim zdaniem przypadek wielu takich prowokatorów, takich osób o radykalnych poglądach, jak wcześniej przez lata Leszek Bubel czy inni, pokazują, że tak naprawdę sądy są dosyć liberalne i sądy mocno stoją na straży wolności zgromadzeń, swobody wypowiedzi i trzeba naprawdę już bardzo jednoznacznie takie agresywne, wzywające do przestępstw wypowiedzi wygłosić, żeby zostać skazanym. Może to się też zmieniać, bo linia orzecznicza sądów się może zmieniać mimo braku zmiany przepisów. Natomiast moim zdaniem tutaj sprawa będzie się ciągnęła teraz pewnie jeszcze dosyć długo i wcale nie jest powiedziane, jak to się skończy. Sądzę, że robienie jakichś manifestacji, które właśnie mają charakter prowokacji czy nadawanie popularności osobom, które są właśnie jakimiś takimi szurami czy po prostu takimi internetowymi pieniaczami, to samo w sobie jest po prostu szkodliwe dla życia społecznego. W tym samym czasie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy w polityce międzynarodowej, w polityce obronnej, w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego. Jest dużo ludzi, którzy mają bardzo dużą wiedzę i to tym ludziom należy dawać głos, żeby mówili o tym, jaka jest polska racja stanu i mobilizować opinię publiczną do tego, żeby wspierać tę rację stanu, a nie zajmować się jakimiś marginalnymi wariatami. Z tym przesłaniem Krzysztof Bosak, bardzo dziękuję za poświęcony czas.